Syzyfowe prace to powieść, którą Stefan Żeromski napisał w 1897 roku. Oparta jest ona na doświadczeniach autora z jego lat szkolnych. Marcin Borowicz to ośmioletni chłopiec, który rozpoczyna swoją naukę w szkole elementarnej w Owczarach. Przez lata nauki w gimnazjum śledzimy jego rozwój, bezwolny proces poddawania się rusyfikacji, aż po rozbudzenie się w nim uczuć patriotycznych, i pokochanie swojej ojczyzny podczas słuchania Reduty Ordona, recytowanej przez Bernarda Zygiera. Syzyfowe prace to powieść o latach szkolnych młodzieży polskiej, osamotnionej, odizolowanej od rodzin i spraw ojczyzny, poddanej wynarodowieniu, lecz mimo syzyfowego wysiłku zaborcy, stającej się z czasem Polakami podejmującymi walkę z rusyfikacją. To historia kształtowania się uczuć patriotycznych i dojrzewania emocjonalnego ówczesnej młodzieży dorastającej w okrutnych dla Polski czasach. Z jednej strony, czytając tę książkę, zdałem sobie sprawę, w jak szczęśliwej rzeczywistości żyję, mogąc uczyć się języka polskiego i polskiej historii, pomimo że mieszkam z dala od Polski. Z drugiej strony sądzę, iż lektura ta nigdy nie przestanie być aktualna. Według mnie, głównym jej przekazem jest, iż w Polakach miłość do ojczyzny drzemie od urodzenia, zakodowana w naszych genach i pomimo najprzeróżniejszych trudności i nieopisanego wysiłku ich wrogów, jej przebudzenie jest tylko kwestią czasu. W jednych z nas się budzi powoli dojrzewając przez całe lata dzieciństwa, w innych w pewnym momencie zostaje nagle przebudzona i rozpalona aż do czerwoności. To ten patriotyczny duch powoduje, że prace wszystkich wrogów Polski były i zawsze będą tylko syzyfowymi, a nigdy nie będą efektywne. Życie pod zaborami opisane przez Stefana Żeromskiego było tego jednym przykładem. Dodatkowo, gdy posłuchamy wspomnień naszych bliskich chociażby z czasów wojny czy tzw. Polski Ludowej, widzimy, że walka o podtrzymywanie ducha patriotycznego nigdy nie ustaje. Tata opowiadał mi jak zezefowe prace i inne podobne tematem lektury inspirowały jego i jego kolegów do dyskusji na temat zmian od czasów zaborów carskich do czasów przez nich nazywanych sowiecką okupacją. Opowiedział mi jak jego najlepszy przyjaciel nie stał z pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego do drugiej tylko dlatego, ponieważ nie chciał się nauczyć nazwy liceum ogólnokształcącego, czyli obście obrazowatelni licej po rosyjsku. Podobno w jego klasie bojkotowanie nauki języka rosyjskiego, zwłaszcza później w okresie stanu wojennego, było odbierane przez uczniów jego swego rodzaju protest i cicha walka o wyzwolenie Polski. Moje pokolenie Również tu na emigracji też doświadcza najprzeróżniejszych typów przebudzeń patriotyzmu w naszych sercach. Naszym wrogiem może być nawet zwykłe lenistwo. Czasami tak bardzo się nam nie chce wstać i pojechać do polskiej szkoły w sobotę, gdy amerykańscy rówieśnicy mają wolny czas i dużo mniej nauki. Zdarza się, że uczniowie narzekają na polskie sobotnie lekcje, gdy wiosna już w pełni i mecz piłki nożnej brzmi dużo przyjemniej niż kartkówka z historii. Pamiętajmy jednak, że czytając takie właśnie książki jak syzyfowe Prace i uczenie się o wspaniałych patriotach, literatach jak Stefan Żeromski, uzmysławiamy sobie, że to dzięki ludziom tamtej epoki, którzy walczyli o Polskę, język polski i polską historię, Płacąc za to częstą ogromną cenę, to dzięki ich poświęceniu, my teraz możemy żyć spokojnie i korzystać z tych dobrodziejstw. Dlatego, z tym większym zapałem, powinniśmy się uczyć historii polski i języka polskiego, aby swoją wiedzę, kulturę i szlachetną postawę przekazać przyszłym pokoleniom. Musimy ich zarazić miłością do Ojczyzny jej historii i przepięknej literatury, aby nikt nigdy więcej nie zagroził niepodległości Polski i rodzimemu patriotyzmowi.